Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmiku z serii, gdzie rysuję fobię. Poprzedni filmik miał bardzo dobry odzew, więc stwierdziłam, że zrobię drugą część tej serii. I dzisiaj będą do narysowania trzy kolejne fobie. I jestem ciekawa, czy ktokolwiek z was słyszał o drugiej z nich, bo jest całkiem nietypowa. Tak więc zaczynajmy. Opowiem wam o fobii, a wy spróbujecie zgadnąć, jaka to jest fobia. Więc tak. Czynnikiem, który może powodować tą fobię, może być ukąszenie bądź obserwacja, gdy inna osoba zostaje ukąszona. Jej głównym objawem jest przeszywający strach, dyskomfort oraz paniczne unikanie miejsc, gdzie dane zwierzę może występować. I jest to jedna z najpopularniejszych fobii. To jest dosyć mało szczegółowy opis, ale jestem ciekawa, czy zgadliście. Chodzi o apifobię, a z łacińskiego słowo apis oznacza pszczołę. Stąd ta nazwa, ale ta fobia nie dotyczy tylko i wyłącznie pszczół, zawierają się w niej także inne owady latające. Między innymi szerszenie i osy. I powiedziałam, że to jest jedna z najpopularniejszych hobby. I rzeczywiście zrobiłam ankietę na Instagramie. I swoją drogą zapraszam na niego. Ja tam często, może nie postuję, ale na Instastory jestem całkiem aktywna i często się pytam jakieś rzeczy do odcinka was w głosowaniach. Zapraszam, a wracając to. Właśnie spytałam się was na Instagramie, czy boicie się pszczół, os albo szerszeni. I aż 76% z osób odpowiedziało, że tak, czego 18% tylko szerszeni. No i nie dziwię się, one wyglądają najbrzydziej. To jest dość duża liczba, zważywszy na to, że te zwierzęta, no o ile nie masz uczulenia, to są dosyć niegroźne. Co prawda te ukąszenie boli, tak, ale na przykład do śmierci przez ukąszenie przez szerszenia, mówimy o szerszeniu, bo on jest najstraszniejszy, tak? Zawsze się mówi, o, ukąsicie szerszeń, to umrzesz. Nie! Słuchajcie, żeby umrzeć od ukąszenia szerszenia, trzeba mieć w sobie 10 do 90 mg jego jadu na kilogram masy ciała. I kiedy szerszeń ci dziabnie, do twojego ciała wstrzykuje wtedy 0,2 mg. Co oznacza, że żeby zginąć przez ukąszenie szerszenia, musiałoby cię udziabać z kilkaset tych szerszeni. Więc to jest całkiem nieprawdopodobne i musiał to by być niezły wyczyn. No chyba, że masz alergię, to wtedy... przykro mi. No co nie zmienia faktu, że są brzydkie i głośno latają i w ogóle latają. I też się ich szczerze boję, ale najbardziej to się boję os. One lubią dokuczać i latają za ludźmi, jak ktoś ucieka, więc osy... Ale pszczółki, spoko, ziomki. No i co myślicie? Boicie się pszczół? Jakie uczucia wam towarzyszą, kiedy patrzycie się na mój rysunek? Czy czujecie dyskomfort? Pochwalcie się w komentarzu i przechodzimy do kolejnej fobii. Kolejna fobia, powiem szczerze, trochę mnie zdziwiła. Nie wiedziałam, że w ogóle taka istnieje, bo dotyczy ona mrówek. Przyznam szczerze, że rysunek niezbyt wyszedł, ale no nie zawsze wychodzi. Koko, 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 ale ziomek, połóż się ładnie, no? Połóż się? Grzeczny pes. Nazwa to mirmekofobia i jak wspomniałam, dotyczy ona mrówek, fobia przed mrówkami. Osoba z tą fobią na widok mrówek w parku albo mrowiska może odczuwać dreszcze, przyspieszony oddech, może nadmiernie się pocić, może się zacząć hiperwentylować albo może nawet zwymiotować. To jest ciekawa fobia, zważywszy na to, że mrówki tak naprawdę ignorują ludzi. Jak już na ciebie wejdzie mrówka, to zwykle, żeby sobie pochodzić, niekoniecznie, żeby cię ukatrupić. Więc to jest ciekawa fobia. A podczas obserwacji tych mrówek, osoba z tą fobią może odczuwać, jakby to te mrówki chodziły po niej albo pod jej skórą. To już jest creepy. No i przyczyna tej fobii, tak jak w przypadku wielu fobii, nie jest znana, ale jest taka teoria, teoria przygotowania Seligmana, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, która mówi, że się rodzimy z nabytymi już fobiami, przez to, że ewolucyjnie nauczyliśmy się, że owady i małe zwierzęta mogą być niebezpieczne. Może te w Polsce nie są, dzięki Bogu, ale na pewno w lasach tropikalnych albo w Australii, bo tam są w ogóle dziwne zwierzęta, niebezpieczne. Na pewno coś się tam znajdzie, co jest miniaturowe, a może cię łatwo zmieścić z planszy. Jeżeli masz tę fobię, a zrobiłem ankietę na Instagramie i aż 16% zagłosowało, że rzeczywiście boi się mrówek, to mam do ciebie dobrą wiadomość. Istnieje miejsce na Ziemi, gdzie nie ma mrówek i jest to Antarktyda. Google mi powiedziało, że żeby wybrać się na wycieczkę na Antarktydę, trzeba sobie przygotować 60 tysięcy. Także możesz to przemyśleć. I tak wygląda mój rysunek. I tak jak mówiłam, nie wyszedł mi zbyt dobrze. Ale ocencie sami. Ostatnią fobią na dziś jest ofidiofobia. Ofidiofobia. Czyli lęk przed wężami. I jest to jedna z najczęściej występujących fobii na świecie. I nie dziwi mnie to ani trochę. Te zwierzęta są o wiele niebezpieczniejsze niż mrówki. Jedna kobra ma dość jadu,
żeby pozbawić życia 10 ludzi albo jednego słonia. Słonia! Zwierzę o wiele, wiele mniejsze od słonia jest w stanie go powalić. To jest... Ale nie wszystkie węże są takie małe, bo na przykład jest coś takiego jak anakonda. Pewnie słyszeliście, że jest całkiem duża, ale nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, jak duża ona jest. Taka anakonda przeciętnie mierzy około 5 metrów, ale był przypadek 10-metrowej anakondy. 10-metrowy wąż, wyobraźcie sobie. I to nic. Ona, wiecie ile ona waży? Ona waży od 250 do 550 kilo. Nie wiem, ile ważą samochody, ale chyba z tonę, to jest pół samochodu. I taka anakonda właśnie może pożreć nawet jelenia. Nie jest jadowita, więc owija się wokół swojej ofiary, zaciska ją i trzyma tak, aż ofiara się udusi, bądź zginie od obrażeń wewnętrznych, na przykład pękną jej żebra i przebiją organy wewnętrzne. Przerażające zwierzę. Dobrze, że w Polsce takich nie mamy. Mamy tylko jedynie jakieś żmije zygzakowate, ale one nie mają przynajmniej 10 metrów. A nawet jeżeli cię ukąsi, bo jest jadowita, to o ile nie jesteś dzieckiem albo starszą osobą, to nie powinno nic ci się stać. Znaczy, musisz iść do lekarza tak czy siak, bo to mimo wszystko jest w tobie jad, ale nie powinno się tego umrzeć. Takie pocieszenie. Według badań naukowców tej fobii właśnie doświadcza co trzecia osoba i ja nawet znam taką osobę, bo boi się węży Adam i to jest dla mnie mega śmieszne, bo na co dzień Adam jest taki, wiecie, odważny, męski i w ogóle, ale jak zobaczy węża, to jest podziękuję. I to warto wspomnieć, że strach takiej osoby nie wynika z realnego zagrożenia tym wężem. Chodzi na przykład o tą anakondę. Myślę, że każdy byłby przerażony anakondą, no bo to jest zagrożenie życia. Ale w tej fobii nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli pomyślisz o wężu, nawet jeżeli taka osoba pomyśli o wężu, albo zobaczy zdjęcie węża, to ogarnia ją strach i robi jej się nieprzyjemnie, tak co najmniej. I na końcu jeszcze wam rzucę ciekawostką, bo wąż jest w stanie połknąć zwierzę 4 razy większe od jego głowy, ponieważ dwie połowy ich szczęki nie są ze sobą sztywno połączone, więc mogą rozdziabać tą mordę. Jeżeli jest tutaj jakiś miłośnik węży, a wiem, że takie świry się znajdują, możecie w komentarzu zarzucić jakąś ciekawostką o wężach i ja to przytnę. A to mój skończony rysunek wężowy. Pomysł na rysunek podrzucił mi Adam. Jak mi wyszło? Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę, to naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. Łapka w górę i komentarz dla zasięgu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pochwalcie się w komentarzu, czy macie jakąś z tych fobii, o których dzisiaj wspomniałam. I trzymajcie się. Pa, 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 pa.